Witam serdecznie. Dziś w Delice Ristorante spotykamy się z nowym, starym piłkarzem Energetyka Rybnik, który w tym sezonie ponownie dołączył do jedenastki, która swoje mecze rozgrywa na stadionie Przemysłu Gliwickiej, czyli z Rolandem Buchałą. Ostatnie sezony spędził w Ruchu Zdziszowice, gdzie ogrywał się i nabierał doświadczenia drugoligowego. Wszyscy mają nadzieję, że w tym sezonie wykorzysta swoje umiejętności i to właśnie dobre doświadczenie w barwach rybnickiej drużyny. Roland, trudno było Cię ściągnąć do Rybnika? Czy trudno? Chyba nie. No zawsze tu, zawsze miło tu było wracać. Już drugi raz w sumie tutaj wracam i wielkim sentymentem darzę ten klub i mi się wydaje, że nie było żadnego problemu, żeby mnie tu ściągnąć. Wszyscy mówią, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Ja już wchodzę drugi raz i myślę, że znowu z dobrym skutkiem, bo za pierwszym razem jak wróciłem, wywalczyliśmy awans, teraz wracam i liczę, że coś ugramy w tej drugiej lidze w nadchodzącym sezonie. Powiedz mi, ostatnie lata spędziłeś w Rzeszowicach. Jak wspominasz tę daną przygodę z Ruchem? W Pucharze Polski zaczęliście bardzo daleko, wszyscy o Was mówili. W lidze też nie było źle, zawsze czuł tabeli. No, w Rzeszowicach grałem 3 lata, można powiedzieć, z jakimiś tam sukcesami, bo zrobiliśmy awans z trzeciej do drugiej. Skazywali nas wszyscy na porażkę w tej drugiej lidze po awansie. Udało się zrobić dobre 5. miejsce, w następnym sezonie bodajże też 5. czy 6. No i w tym Pucharze Polski udało się dobry wynik zrobić, bo ćwierćfinał to jednak jakby nie było dla takiej małej miejscowości. To jest duże osiągnięcie. Ludzie się cieszyli, kibiców było dużo na stadionie, wszyscy byli zadowoleni. No, wspominam ten klub bardzo dobrze i zawsze miło tam będzie wracać. Powiedz mi, grałeś w Rybniku, teraz masz rozwad 3-letni, wróciłeś z powrotem, jesteś już po kilkunastu treningach. Jak byś porównał ten row Rybnik 4 lata temu, a row Rybnik dzisiaj? Czy coś się zmieniło, czy to nadal jakby jest to samo? Zawodnicy można powiedzieć ci sami, bo i Kamil Kostecki wrócił i stara ekipa została, więc można powiedzieć gwardia jest ta sama, tylko dużą zmianę daje niewątpliwie trener Wieczorek, bo widać, że jest wszystko poukładane od A do Z. No, wszystko wygląda tak, jak ma wyglądać od strony sportowej i nie zostaje nic innego, tylko się rozwijać i grać w piłkę. Powiedz mi, jakbyś ocenił siłę drużyny, którą obecnie kadra, no wiadomo, że większość zawodników, która tworzyła trzon w ubiegłym sezonie, zostaje. Testowani są młodzi, którzy mają dojść. No plus ty, plus twój kolega też z Ruchu, który doszedł do drużyny. Widzisz potencjał tej drużyny? Jak oceniasz potencjał tej drużyny? To jest drużyna na pierwszą piątkę ligi, czy na środek tabeli, czy tak jak w ubiegłym roku, co było niespodzianką, walka o bycie? Na pewno to nie jest drużyna, która będzie się bronić przed spadkiem i nie ma gwarancji, że tak nie będzie, ale jestem spokojny o wyniki, ale najważniejszy jest start w rozgrywkach, bo to jest połowa sukcesu. Wydaje mi się, że mamy mocny skład, wydaje mi się, że mamy mocniejszy skład niż w Zdzieszowica i to też było, tak myślałem, że jest rok temu, a jakby nie było, drużyna z Rybnika biła się o utrzymanie, a my w Zdzieszowicach ograliśmy ich 2-0, tutaj wygraliśmy 1-0 po meczu, którego nie powinniśmy wygrać, więc też zależy wszystko dużo od szczęścia boiskowego i jak to się wszystko potoczy. Jeżeli wystartujemy dobrze początek rozgrywek, daj Bóg wygramy w Zdzieszowicach z Ruchem w Pucharze Polski i potem wystartujemy dobrze te pierwsze dwa wyjazdy, które mamy, to jestem spokojny o wynik i myślę, że będziemy bili się o czub tabeli, bo nie po to się wzmacnia drużynę, nie po to się podpisuje kontrakty z najlepszymi zawodnikami, jakimi niewątpliwie byli w tym sezonie Kostecki czy Wieczorek i nie po to po prostu buduje się drużynę, żeby bić się o utrzymanie drugi rok z rzędu, a co pokazały wyniki w tamtym roku, no to po pierwszej rundzie, gdzie jeszcze nie było trenera Wieczorka, no drużyna zdecydowanie grała nie to, co miała grać. Widać, że ten okres przepracowany w zimę i te wyniki badań, które przeprowadzaliśmy teraz, pokazały, że ta praca z trenerem Wieczorkiem nie poszła na marne, bo i można powiedzieć, chyba byli w pierwszej trójce w rundzie wiosennej, więc wszystko idzie ku dobremu, a najważniejsze jest to, żeby w tej lidze grać ofensywnie, grać pressingiem, bo jeżeli gra się defensywkę, no to te wyniki no nie będą za dobre. Jeżeli Row grał ofensywnie całą drugą rundę, bo musiał się bić o utrzymanie, więc musiał grać otwartą piłkę,
Wyniki były 3-1, 3-2, bramki były zwycięstwa, było dużo ludzi na trybunach, a to jest w piłce najważniejsze, żeby ludzie byli zadowoleni i widzieli, że warto przyjść na ten mecz, a nie siedzieć w domu w sobotni wieczór i patrzeć na telewizor. Ktoś z klubu z wami rozmawiał? Czego oczekuje od was w tym sezonie? Są jakieś wyznaczone cele? Były takie rozmowy? Cel jest jeden, na pewno nie spać. No, a mi się wydaje, że mamy na tyle ambitną drużynę, że z nami nawet nikt nie musi rozmawiać. No, można tylko przytoczyć słowa trenera Wieczorka. Jest w was potencjał, tylko musicie w to uwierzyć. No, jak my w to uwierzymy i będziemy dalej pracować tak, jak pracujemy na treningach, to wydaje mi się, że spokojnie sami będziemy o coś grali, nie będzie musiał nas nikt naciskać. A tak to zawsze było w Rybniku zresztą. Tu nigdy się nie grało o utrzymanie, o środek tabeli. Zawsze każdy nowy sezon, czy mieliśmy mocną ekipę, czy słabą, chcieliśmy grać jak najlepiej. I taka jest prawda, że zawsze graliśmy o te zwycięstwa. No. Powiedz mi, czym musi się charakteryzować dzisiejszy współczesny dobry piłkarz? Co trzeba mieć, żeby można właśnie, nie wiem, robić karierę, przybijać się i żyć z piłki tak naprawdę? Połowa sukcesu to jest szczęście, no taka jest prawda. I jeżeli ktoś jest dobrze prowadzony od wieku, jeżeli ktoś ma talent i zostanie to dostrzeżone przez odpowiednie osoby, jak ten zawodnik ma te 13-14 lat i jest dobrze prowadzony, ma dobrego trenera, no to jest połowa sukcesu. No, ważna też jest psychika, bo wielu jest zawodników, którzy naprawdę dobrze wyglądają na treningach, a potem przychodzi spotkanie ligowe i no, tak jakby ktoś im odłączył kabel zasilania. Także połowa sukcesu właśnie jest być dobrze prowadzonym i mieć dużo szczęścia, bo wielu zawodników jest na podobnym poziomie technicznym, fizycznym, psychicznym, a jedni mają to szczęście, że akurat ktoś w tym momencie komuś, jakiemuś menadżerowi się spodobasz i wyskakujesz. Płyniesz już tam, gdzie masz płynąć. No, a niektórzy zostają w tym marazmie drugoligowym, czy trzecioligowym, czy czwartoligowym, no i sobie grają. Opowiedz o twojej przygodzie z piłką. Gdzie zaczynałeś kopać? W jakim wieku? Wychowankiem którego klubu jesteś? No, ja zaczynałem całą swoją przygodę w Concordii Knurów. Czyli tam, gdzie Jerzy Dudek. Tam, gdzie Jerzy Dudek, można powiedzieć. Tylko do Jurka Dudka to mi daleko i daleko. Także chwała Jurkowi za to, co osiągnął. Następnie po tej Concordii Knurów przeprowadziliśmy się akurat do Rybnika z rodzicami i miałem tam, można powiedzieć, problemy z dojazdami. Uznałem, że będę siebie tu uczył, a w Kamieniu, gdzie mieszkam, pokopię trochę w piłkę. Była tam chyba C-klasa, drużyna została założona. No i tak sobie pokopałem, że po trzech meczach, bodajże czy po czterech, przyjechał trener tutaj z juniorów z Rybnika akurat na ten mecz. Tam chyba strzeliłem z dwie czy trzy bramki i powiedział, żebym nie chciał u niego grać. Akurat to był ten sam rocznik, co w Concordii, więc znowu była współrywalizacja, bo mecze w Knurowie też żeśmy rozgrywali. No i udało się trochę w tym Rybniku, w tych juniorkach nastrzelać bramek. No i skończyło się na tym, że w wieku 18 lat znowu do tej Concordii wróciłem, bo chcieli mnie do seniorów. No tam też parę bramek strzeliłem i znowu wróciłem do Rybnika, gdzie trener Piekarczyk po prostu chciał mnie sprowadzić i robiliśmy tu te awanse. No i przy tych awansach znowu się udało kilka bramek strzelić. No i pierwszy raz pojechałem do Jastrzębia i został mi zaproponowany kontrakt dwuletni i po prostu w tym momencie byłem w szoku, że w ogóle z tej piłki można jakieś pieniądze zarabiać, bo to była tylko przyjemność do tej pory. No i od tego momentu zaczyna się to tak kulać jakoś do przodu, że i z tego idzie żyć i jest przyjemność. Odbiegając z ligowej piłki, jak wspominasz nasze Euro? Komu kibicowałeś? Jak każdy Polsce i to był jedyny zespół, za który trzymałem kciuki. Akurat byłem na wakacjach w Grecji na meczu otwarcia, więc było wesoło w restauracji, gdy Lewandowski strzelił bramkę, no ale potem skończyło się jak się skończyło. Wydaje mi się, że każdy mecz mogliśmy wygrać ze względu na to, że w pierwszej połowie mieliśmy po dwie, trzy dobre sytuacje do strzelenia bramki i te piłki powinny wpaść do tej siatki. Jednak się nie udało. Wydaje mi się, że
taktyka dobrana przez trenera Smudę no nie była taka zła, bo jak naprawdę byśmy poszczelali te bramki w pierwszych połowach, to nie wiadomo, czy byśmy tych wyników nie dociągnęli do końca i nie skończylibyśmy z większą ilością punktów. Potem było widać, że jednak nasza kondycja, naszej drużyny kondycja nie jest na tyle dobra, żeby tą drugą połowę wytrzymywać i chyba presja też przygniotła trochę naszych piłkarzy, że jednak euro u siebie. Z drugiej strony nie mieli nic do stracenia, mogli przejść do historii wygrywając z Czechami, nie wygrali. Jest to, co zawsze, no i co z tym, co zrobić, no. Czekamy na następne. To jest tak na zakończenie. Ile możesz zadeklarować bramek w tym sezonie dla Rybnika? Zawsze jak grałem w Rybniku, nie strzelałem mniej niż 10. Jak nie strzelę mniej niż 10, to będę zadowolony. Okay, dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. Powodzenia. Dzięki.